Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Przyprowadzono do Jezusa niemowę opętanego. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały. Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu. Lecz faryzeusze mówili: wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach. Głosił Ewangelię Królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Jeśli coś idzie nie po naszej myśli, za wszelką cenę szukamy racjonalnego wyjaśnienia. Tylko że nie zawsze to wyjaśnienie jest rzeczywiście racjonalne. Faryzeusze zarzucają Jezusowi działanie w mocy księcia demonów. Jak bardzo trzeba być ślepym, żeby człowieka, który w swoim życiu nie uczynił nic złego, którego życie było wypełnione jedynie dobrymi czynami, uznać za opętanego przez demony. Czy raczej nie jest odwrotnie? Czy opętanymi nie są ci, którzy zawsze widzą zło w innych ludziach, a nigdy w sobie? Nieszczęśliwi faryzeusze, tak blisko byli Boga, niemal na wyciągnięcie ręki. Znali Go z kart Starego Testamentu, czekali na Niego, a gdy ich nawiedził, ci Go nie przyjęli. Zamknięte bowiem było ich serce. Tylko na pozór byli oni czcicielami Boga, ale w rzeczywistości otaczali oni kultem samych siebie. Tak łatwo przejść od bycia czcicielem Boga do bycia czcicielem samego siebie, że nawet tego sami nie zauważamy. Dziś musimy się przyjrzeć samym sobą, naszemu stylowi życia, ile w nim rzeczywistej służby Bożej, a ile służby własnemu ja? Czy jestem naprawdę czcicielem Boga, czy tylko z nazwy, a w rzeczywistości czczę własne ego? Jeśli jedynym zainteresowaniem w moim życiu jest pytanie o to, co sobie o mnie pomyślą inni, to znak, że stałem się wyznawcą już nie Boga, ale Bożka, któremu na imię ja. A Bożek ten jest bardzo niebezpieczny. To prawdziwy demon, który za wszelką cenę chce zdyskredytować innych, nawet samego Boga, po to, aby zająć Jego miejsce. Strzeżmy się samych siebie, bo największym wrogiem mojego zbawienia jestem ja sam.